W czasie tego roku odbyłem 65 wizyt zagranicznych. Do końca roku będzie tego aż 73. Priorytetem przez ten rok było i nadal będzie bezpieczeństwo państwa, ponieważ, jak wspominałem wielokrotnie, nie jest ono dane raz na zawsze. Realizacja zadania podniesienia bezpieczeństwa Polski wymaga ścisłej współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim, jak również dwoma państwami, które tutaj są dla nas najważniejszymi partnerami, to są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Zmierzaliśmy do tego, aby doprowadzić do wyrównania statusu bezpieczeństwa w Sojuszu. Decyzje szczytu NATO w Warszawie zakładają, że również na terenie Polski i innych krajów tzw. flanki wschodniej Sojuszu będą stacjonowały wojska NATO, a więc nasze gwarancje będą zrównane z gwarancjami bezpieczeństwa Europy Zachodniej. Obecność Stanów Zjednoczonych w grupach batalionowych bądź to w brygadzie ciężkiej. Nasze konsultacje polityczne odbywały się na wszystkich szczeblach, od najwyższych, od spotkań prezydentów. Również ja miałem okazję w ciągu tego ostatniego roku odbyć trzykrotne spotkania z swoim partnerem amerykańskim, sekretarzem stanu Johnem Kerrym. Staraliśmy się, i zostało to zrobione z sukcesem, rewitalizować Grupę Wyszehradzką. Stworzyliśmy nowe formaty współpracy w regionie. To jest bukaresztańska dziewiątka, to jest Wyszehrad plus państwa bałtyckie, plus Rumunia i Bułgaria. Pracujemy w formule regionu karpackiego. Ważnym partnerem w ramach Unii Europejskiej, jak również w kwestiach bilateralnych, są do nas Niemcy. Obchodziliśmy 25-lecie traktatu o przyjaźni. Łączy nas współpraca gospodarcza. Bardzo ważnym partnerem jest dla nas Francja. Jest to ważny partner zarówno w dziedzinie współpracy gospodarczej, jak i politycznej i bezpieczeństwa. W wyniku tej współpracy z Niemcami i Francją również udało się w tym jubileuszowym roku odbudować i zintensyfikować również współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. W dalszym ciągu ważnym partnerem jest dla nas Wielka Brytania. 28 listopada będziemy mieć nową formułę współpracy po raz pierwszy z Wielką Brytanią. Będą to konsultacje międzyrządowe w Londynie. W ramach również naszej współpracy wyszehradzkiej wypracowaliśmy koncepcję tzw. elastycznej solidarności, którą proponujemy zamiast przymusowej relokacji uchodźców. Przez ten rok prowadziliśmy też rozważną politykę wschodnią, dlatego że mamy do czynienia z partnerem, który chce zmienić diametralnie układ sił w Europie. Wspieramy suwerenność, niepodległość i integrację terytorialną Ukrainy. Odtworzyliśmy relacje z Białorusią. Jestem tutaj umiarkowanie optymistyczny. Bardzo obiecujące są relacje z Chinami. W tym roku mieliśmy kontakty na bardzo wysokim szczeblu. Zabiegamy o możliwość uczenia się języka polskiego przez Polonię na Ukrainie, na Łotwie, Litwie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Białorusią. Porozumieliśmy się w kwestiach oświatowych. Realizujemy te zadania poprzez 98 ambasad, 36 konsulatów, 24 instytuty polskie. Pracuje około 4000 pracowników naszej dyplomacji. Ruszyła Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W tym roku chcemy przyjąć na aplikację ponad 30 osób, czyli dwa razy więcej niż to było w poprzednich latach.